Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 12 lutego 2022 roku. Przed nami spotkanie z liderem, czyli Porto. W poprzednim odcinku spotkania zagraliśmy pucharowe z Wizelą, 2 do 1 wygraliśmy dwie bramki nasze, by z Famalicão wygraliśmy 2-0 i z Belenenses 1-0. Nie pamiętam, ale strzelaliśmy bramki, chyba asysta też była. Jak na razie 30 meczów rozegranych, 29 bramek, 5, 4 znaczy asysty. I zaczynamy mecz z Porto. Dzisiaj tylko dwa znaczy mecze rozegramy. Możemy zaczynać, tak wszystko jest. Dwa tylko mecze, bo trochę późno to nagrywam. Jeszcze muszę wysłać, oczywiście, żebyście mogli oglądać. I nagrywam ten mecz właśnie późno, bo zaraz po meczu Manchesteru. Naprawdę to był świetny mecz emocjonalnie, bo nie był to mecz ani jednej, ani Atlanta, ani Manchester United. To nie jest jakaś jedna z ulubionych drużyn. Ale naprawdę się świetnie to oglądało. A głównie oglądałem to naprawdę dla Cristiano, żeby oglądać. Bo nawet jak właśnie nie jest w jakimś moim ulubionym klubie, to oczywiście z chęcią będę oglądał go w akcji. I to, co pokazał, no może to oczywiście wiadomo, że jakoś nic oprócz tych dwóch bramek jakoś mega nie robił takiego, że jakieś naprawdę świetne akcje co chwilę robił. Ale jak dostał tylko te akcje, to on oczywiście je wykorzystywał. I dzisiaj dwie bramki i dał remis. No, gość jest naprawdę niesamowity. Czasami brakuje słów na to, co on robi. W wieku 37 chyba lat, czy 6, gość potrafi, to on zmienia losy spotkania. To on w Lidze Mistrzów praktycznie same bramki strzela w ważnych minutach, tak naprawdę. I nie tak, że na przykład na tam 3-0, 4-0, tylko jak na remis na przykład, albo na przykład na wygraniu. To jest naprawdę świetne, jak on wygląda w tym sezonie. I naprawdę też nie mogę się czekać, co on będzie dalej robił w tym sezonie. A my może przejdźmy do tego spotkania, bo nie zaczyna się dobrze, bo jest już 6 minuta i już Porto strzela bramkę. Uribe jest na 1 do 0. Szkoda, nie najlepszy początek do spotkania. Jeszcze udało się podać tam Nuno Santos. Nie wiem, do kogo to było, zbytnie podanie. Wymuszony błąd teraz, choć nie, jednak ostatecznie mamy tą piłkę. Haj, oddaliśmy. Nie, to już Pepe chyba tą piłkę podawał, tam mi się wydaje. Vieira na skrzydle. Vieira wypuszcza sobie piłkę, będzie dośrodkowywał? Nie, nie będzie. Choć może dopiero za chwilę to dośrodkowanie pójdzie. Nanu, Vieira. Będzie rożny niestety tam, choć rożny, tak, rożny będzie, na krótko do rozgrywania najprawdopodobniej, tak. Pięknie. Jeszcze się, no kurde, Gonçalves, nie zagraliśmy za dobrze tej akcji, mogliśmy lepiej trochę ją rozegrać. Szkoda, bo to była akcja, która mogła się zakończyć zdecydowanie bramką, a niestety teraz będzie nic z tego. Szkoda, naprawdę bardzo, bardzo szkoda mi tego kontrataku. A nie udało się wygrać tej główki. Taremi. Nie udało się tu przejąć za te piłki. Nanu na skrzydle. Mamy piłkę. Podanie do Nuno Santosa. Gonçalves i jest bramka. Jest 1 do 1, super. Powiem szczerze, że myślałem, że nie trafi, bo był to dość ostry kąt. Ale Gonçalves bardzo, bardzo ważną bramkę strzela. Bo mamy wyrównanie jeszcze w pierwszej połowie, więc daje nam to dużą nadzieję na to, że może jeszcze nawet uda się wygrać to spotkanie. Bo jakoś Porto nie gra nic specjalnego po tej bramce. Wiadomo, że tam jakieś akcje mają, ale to nie są jakieś cały czas groźne akcje.
wszędzie teraz piłki. Bragancza i to jest 2 do 1. Tak szybko i tak łatwo wystarczyło. Jakieś 5 minut nam wystarczyło i odrabiamy straty. No oczywiście my się jakoś niezbyt włączaliśmy w żadną akcję, ale no powiem szczerze, że myślałem, że po tej bramce Porto 1-0, że będzie tu jakoś mega trudno w ogóle strzelić bramkę, ale jednak nasi koledzy w tym meczu grają świetnie. Często to ja musiałem dużo strzelać bramki, ale tutaj to oni naprawdę strzelają sami bez mojej pomocy i mi się to naprawdę bardzo podoba oczywiście. Bo jeśli to wygramy, to byłyby to bardzo cenne 3 punkty. Wrócimy się troszkę do obrony, ale trzeba, żeby pomóc. Poddanie. Kurde, no. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Będziemy zaczynać praktycznie drugą połowę na. Tak, będziemy zaczynać drugą połowę 2 do 2. Oj, może być ciekawie, może być ciekawie. Może jeszcze uda nam się na przykład wbić bramkę ważną. Zobaczymy, zobaczymy. Zaczynamy drugą połowę. Zmiany widzę, że w Porto. Niestety tu strata dość łatwa piłki. Uribe w środku pola. Uribe podaje do Taremiego. Taremi nie był spalonym. Nie był widocznie. A nie udało się wygrać tej główki. Oj, może być groźniej. Tak to się niestety musiało skończyć. Nikt nie był z wystarczająco blisko i Luis Diaz na 3 do 2 w 55 minucie. A szkoda, bo powiem szczerze, że jak już było to 3-2, to już myślałem, że nie będzie to jakoś trudno, nie będą nam sprawiać problemów, a jednak sprawiają mi to duże problemy. A z powrotem wychodzą na prowadzenie. Będzie rożny. Rzut rożny, ale jeszcze będziemy mieli tutaj piłkę. Strzał zablokowany. I mamy piłkę Porto. Niestety w obronie mało dość jest takich przechwytów ważnych i właśnie ta akcja Porto wyglądała bardzo dobrze, bo nie ma zbytnio przechwytów. Strzał. Mamy teraz piłkę. A Nuno Santos musi troszkę lepiej się pokazać. Teraz go odnajdujemy. Jeszcze spróbujemy powalczyć z Pepe, ale niestety tą piłkę nie daliśmy rady zdobyć tam. A nie chciałem tego podania. Myślałem, że to ja dostanę podanie i od razu tak właśnie chciałem podawać. Nuno Santos niestety nie będzie przy tej piłce. My jesteśmy dość bardzo zmęczeni. To też jest szkoła właśnie, że to spotkanie chyba 2 dni przed tym meczem graliśmy też spotkanie. Nikt nie doskakuje zbytnio tych przeciwników naszych. To mi się właśnie podarzy. W tym meczu nie ma jakby doskoku takiego do rywala. No i oni mają po prostu wolne pole, żeby rozgrywać akcje. Aj, to jest fatalne podanie, no. Po pierwsze wcześniej, a po drugie celnie, no. To nie jest aż takie naprawdę trudne.
Sanusi na skrzydle, nikt mu tam nie przeszkadza zbytnio. Luis Diaz. Teraz jest przejęcie, ale nie na długo niestety. Adani, za dużo zabawy, za dużo zabawy zdecydowanie. I teraz strata piłki. Musi być podanie naprzód, no przynajmniej teraz troszkę. O Jezu, jakie to było fatalne podanie. Po prostu klikłem ten trójkąt, żeby wystawić mu piłkę, a to tak poszło fatalnie, no nie wierzę, że w takim momencie takie podanie wyszło. Dobry blok, ale to będzie koniec tego spotkania. Koniec, przegrywamy 3 do 2. Co prawda było to świetne spotkanie, ale niestety nie na naszą korzyść. Przegrywamy 3 do 2 i powiem szczerze, że czuję, że to może być moment, w którym pożegnaliśmy się z walką o tytuł w Portugalii, o wygranie mistrza Portugalii. Bardzo naprawdę mi szkoda tego meczu, bo to nie było tak, że jakoś Porto grało dużo lepiej od nas. Wcale tak nie było. Mogliśmy nawet my to wygrać, to spotkanie zdecydowanie. I Liga Europy teraz przed nami. Będziemy grali z Lazio. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z Lazio. To jest oczywiście pierwsze spotkanie, to jest runda wstępna. I będziemy zaczynać. Nasz zawodnik nie jest aż tak mega zmęczony, ale też nie jest zbytnio jakoś tak naprawdę świeży, no ale cóż możemy zrobić. I będziemy powoli zaczynać naszą przygodę z Ligą Europy. Lazio nie będzie trudnym, znaczy trudnym, nie będzie łatwym rywalem dla nas na pewno. Już w rundzie wstępnej trafiamy na pewno jednego z cięższych rywali. Zaczynamy to spotkanie. To jest oczywiście pierwszy mecz z dwumeczu. Nie ma bramek wyjazdowych, więc to naprawdę nieważne, jakbyśmy strzeli tu. Nieważne właśnie są bramki wyjazdowe, więc na to nie możemy aż tak naciskać, żeby oczywiście tych bramek wyjazdowych naładować. Podanie do Gonsalvesa. To by niestety nie było za dobre podanie, ale może jeszcze. Niestety nie przejął Gonsalves podania. Była to mocna petarda to podanie. Ale niestety szkoda, że trafił w swojego kolegę z zespołu. To piłka mogła wpaść nam pod nogi. Wychodzi dobrze teraz Adań. Wykop, spróbujemy wygrać. Wygraliśmy. Tu się już nie udało wygrać tej główki. Dobra, teraz podaję do Milinkowicza, Savicia, Immobile. Immobile podania, za mocne. Tak, za mocne. Będzie out dla nas. Nie może tu być straty, tam chyba właśnie był faul. Nie za dobre podanie niestety do nas. Pomysł nie był zły, ale wykonanie troszkę lepsze. Milinkowicz-Savic dużo ma trochę miejsca wolnego. Teraz na skrzydle Adekanie do środka, nie, blok. Chodzi jeszcze do Milinkowicza-Savicia, teraz podanie. Patrick, Milinkowicz-Savic, no to będzie pewnie wrzutka na Immobile, ale będzie wycofywał. Piękna interwencja Daniel, i to była naprawdę świetna interwencja, aż tu trochę pomogę, w razie czego, bo naprawdę
po takiej akcji to tu nie mogliśmy stracić tej bramki. Kurde, teraz nie za dobre podanie od nas, niestety. Ruben Vinagre. Podanie, nie wiem do kogo to było. Carvalho. Adain dobrze wchodzi o tą piłkę. Słaby to był wykop niestety, ale mamy piłkę z powrotem. Immobile, Adekanie, Patrick, Immobile znowu. Ważny przechwyt, choć dalej relacja przy piłce ta niebospalonego nie było widocznie. Strzał z daleka, dobra interwencja Adania. Lazio gra dobrze w tym meczu, ale powiem szczerze, że tego się właśnie spodziewałem. Podawaj Adań tutaj może. Dobra, aj, zagancza, dobrze, że przejmujemy jeszcze tutaj piłkę. Dobra, teraz wymiana podań, ale to było leciutko za mocne podanie. Tak, niestety, kurde, to też była okazja, to też była dobra okazja, ale dosłownie też kliknięcie podania, kliknięcie tego wystawienia mu piłki, a tak piłka ta mocno była posłana. Koniec pierwszej połowy, jest 0 do 0, Lazio gra dobrze, to trzeba przyznać. Choć zobaczymy, jak będzie wyglądało to spotkanie w drugiej połowie, może jakoś nam uda się wcisnąć bramkę, byłoby super. Po pierwszym spotkaniu przeprowadzić tak 1-0. Zaczynamy tą drugą połowę. Chodzi najpierw jeszcze zmiany Lazio i zaczynamy. Oj. No nie wiem, co to miało być. Nie wiem naprawdę Bragancza, co on widział w tym zagraniu, co zrobił. Niech teraz ma nadzieję, że nic tutaj nie wydarzy się. A wydarzyło się. A to wszystko się zaczęło od tej akcji. I ja to pamiętam. To się wszystko zaczęło od Braganczy. Oj, naprawdę, nie wiem po co on sobie tą piłkę tam przepuszczał. W taki głupi sposób tracimy bramkę. Dobre dość podanie. Aj, ale już nie będziemy mieli piłki. Szkoda. Też to było fajnie wszystko wyglądało. Carvalho. Durmisi. Będzie teraz dla nas out. Wycofanie do tyłu. Podanie dobre teraz do Rubena Vinagre chyba. Szkoda, że to było do nas skierowane, bo tam widać było ewidentnie, że nie dojdzie do tej piłki, a pierwszy przy tej piłce może być zawodnik Lazio. Szkoda, że naprawdę nie mam jakiejś super kondycji, bo ja tym moim zawodnikiem dobrze tam wszędzie się przemieszczam, próbuję blokować, a często widzę, że takie lenistwo niektórych zawodników, nie podejdą do tej piłki czasami, a nie jest naprawdę trudne, wystarczy czasami podejść. A mogło to by się dobrze skończyć, to było złe podanie, pomimo że tutaj akurat właśnie przytrzymałem podanie dłużej, to nie było mocne podanie, więc to jest też takie trochę śmieszne, że jak czasami nie przytrzymam długo podania, to wychodzi mocne, a jak przytrzymam, to czasami wyjdzie słabe podanie. Będzie pierwszy Ruben Vinagre przy piłce, będzie teraz wykop od bramki, 68 minuta. Nie mamy dużo czasu, żeby spróbować jeszcze strzelić jedną bramkę. Aj, nie ma piłki. A to mogło naprawdę być, to mogła być okazja na to wyrównanie.
Milinkowicz Savić jeszcze przy piłce. Teraz, no dobrze, ktoś w końcu podszedł do tej piłki. Nie mogę do tej piłki, po tej byłem na spalonym. Liczyłem to podanie właśnie, że do nas pójdzie to pierwsze, a nie jeszcze do Nuno Santosa. Próbuję naprawdę chodzić ile mogę, tylko że ta kondycja mnie troszkę ogranicza. Ale nie mogę właśnie aż tak wszystko wszędzie chodzić, bo padłbym właśnie kondycyjnie. Teraz to musiała być bramka. Jest 2 do 0. Nie wiem, teraz tak mi się daje, jakby nie czułem, żeby obrona w ogóle gdziekolwiek u nas była. Przeszedł sobie Carvalho dość łatwo tam. Tym nie wiem, ogólnie w tym odcinku, czy to zależy od tego właśnie, że to są trudni rywale. Nie czuję, jakby obrona była naprawdę mega, mega słaba w tych dzisiejszych w tym dzisiejszym odcinku. Ale ogólnie jakby to nie tak, że oni sobie nie radzą, tylko oni czasami nie wyjdą przed do zaatakowania, żeby przejąć piłkę. Teraz to, co nie wiem, co teraz zrobił. Fedal chyba, czy to był, czy nie, to nie wiem. Tu przejmiałem piłkę. No skończy to spotkanie niestety 2 do 0 porażką. Choć jeszcze teraz może ostatnia akcja. A niech nas wypuści może. Jeszcze udało się, tylko nie oddawaj nam. Problem z przyjęciem i koniec 2 do 0. Fatalnie naprawdę, że rozegraliśmy to spotkanie. Tyle błędów takich, nie lubię tych błędów osobistych, ile właśnie tu się wydarzają. Nie tak, że po prostu Lazio grało mega świetnie, tylko my robimy głupie błędy. Nie lubię w taki sposób po prostu przegrywać. Wolę przegrać tak, że po prostu nic nie zrobiliśmy za dobrze. Znaczy, w sensie, że po prostu robiliśmy co mogliśmy. Ale jakoś nie chciała wpaść ta piłka albo do bramki, albo spadamy nasz do ławki, albo że po prostu właśnie grała Lazio tak świetnie, że no nie mogliśmy nic zrobić z tym. Kolejny mecz będzie ze Storylem i nie będziemy grać pewnie w pierwszym składzie, no nie wiem. Trening teraz zrobię i myślę, że wskoczymy z powrotem. Skakujemy do wyjściowej jedenastki, dobra. Tak jak mówiłem, dzisiaj tylko dwa mecze. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!